Jesteśmy w jednym z działów zespołu archeologicznego, działu, który zajmuje się okresem pomiędzy II wiekiem przed naszym erą a IV wiekiem naszej ery. Możemy w archeologii go określić jako młodszy okres przedrzymski i okres wpływów rzymskich. Czemu taka nazwa? Te 600 lat trwania na naszym terenie kultury przeworskiej, która właśnie występuje w tym czasie, to okres, szczególnie od przełomu er, bardzo silnych wpływów kultury rzymskiej. Przejawia się on przede wszystkim dużą ilością importów, które napływały do nas z prowincji rzymskich. Są to zarówno naczynia ceramiczne, naczynia brązowe, naczynia mosiężne, monety, czasami drobna biżuteria w postaci paciorków czy innych, innych ciekawych ozdób. Przedmioty te wykonywane były w zasadzie bez mała na całym terenie Imperium Rzymskiego i przez kupców, czy też drogą zdobyczy wojennych, bo takich też musimy pamiętać, że takie były, trafiały tutaj na nasze ziemie. Znajdujemy je najczęściej w zespołach grobowych i jeden taki zespół grobowy chciałem tutaj zaprezentować. Zespół bardzo ciekawy, odkryty na cmentarzysku położonym niedaleko Łęczycy w kolonii Orenice. Badania tam prowadziło nasze muzeum w latach 2012-2015, a więc są to dosyć świeże badania. Odkryto na tym cmentarzysku ponad 270 pochówków ciał palnych, pochodzących właśnie z przedziału czasowego od II wieku przed naszą erą do końca II wieku naszej ery. Cmentarzysko to zostało odkryte dosyć przypadkowo. W trakcie prowadzenia badań na autostradzie A1 w tej miejscowości jeden z pracowników zgłosił nam, że w trakcie kopania stawu odkryto grób ciał palnych. Inspekcja na miejscu przeprowadzona przez nas stwierdziła, że rzeczywiście mamy do czynienia z cmentarzyskiem ciał palnym, które no niestety częściowo ulega niszczeniu, stąd zaszła konieczność przeprowadzenia tych badań ratowniczych, które, jak już wspomniałem, zostały zakończone w roku 2015. Jednym z tych bardzo ciekawych grobów, jakie udało nam się odkryć na tym cmentarzysku, jest pochówek jamowy pochodzący z przełomu er, który mam okazję tu Państwu zaprezentować. Jest to materiał, który już został zakonserwowany, a więc ceramika została wyklejona, przedmioty metalowe zostały zakonserwowane i pozwoliły one nam stwierdzić, że w tym zespole grobowym znajdowało się naczynie gliniane o bardzo ciekawym ornamencie, bardzo rzadko spotykanym na ceramice kultury przeworskiej, a mianowicie jest to ornament, który możemy określić jako zwierzęcy. Wykonany jest on dosyć schematycznie, ale bliższe przyjrzenie się mu każe nam stwierdzić, że mamy tu do czynienia najprawdopodobniej z wizerunkami koni. Na brzeszcu naczynia widzimy wizerunki prawdopodobnie 7 zwierząt, z których przynajmniej 6 zwrócona jest pyskami w kierunku siebie, Być może jest to pewna scena narracyjna, która każe się domyślać, że jest to jakieś niewielkie stado zwierząt, których właścicielem była osoba pochowana w tym grobie. Co prawda analizy antropologicznej do tej pory jeszcze nie wykonano, natomiast wyposażenie tego grobu wyraźnie wskazuje na to, że zmarłym był mężczyzna, wojownik, wyposażony w elementy uzbrojenia, ale także w elementy rzędu końskiego. W skład tego elementu końskiego, rzędu końskiego wchodzą przede wszystkim ostrogi. Są to 2 pary ostróg. Następnie z uzbrojenia mamy fragmenty zachowanego w
bardzo złym stanie miecza dwusiecznego, trzy fragmenty grotów, dwa nożyki żelazne oraz drobne przedmioty, zarówno wykonane z brązu, jak i wykonane z żelaza. Jest to taki typowy zestaw dla grobów wojowników. Stąd też no, śmiało możemy określić, że człowiek ten brał udział z pewnością w wojnach, które miały miejsce około przełomu er na obszarze blisko granic Imperium Rzymskiego. Tak jak wspomniałem, materiał ceramiczny i materiał zabytkowy wykonany z metalu został poddany zabiegom konserwatorskim. Te zabiegi wykonujemy w naszym muzeum. Jeśli chodzi tutaj zwłaszcza o metale, to jest to materiał, był to materiał bardzo zniszczony i w momencie sporządzania inwentarza polowego, który wykonujemy zawsze w trakcie badań terenowych, możliwe do określenia był tylko jeden przedmiot. Grot żelazny z zadzierami, pozostałe przedmioty zostały wpisane jako nieokreślone przedmioty żelazne. Po wykonaniu zdjęć rentgenowskich w naszej pracowni, tutaj można zaprezentować na kliszach, i wybraniu odpowiednich zabiegów konserwatorskich, udało się większość z tych przedmiotów określić funkcjonalnie. W związku z czym widać wyraźnie, że zabiegi konserwatorskie tutaj bardzo wzbogacają naszą wiedzę o zabytkach archeologicznych, które wydobywamy w trakcie badań, które są niekiedy zachowane w bardzo trudnym do określenia stanie. Tym bardziej, że cmentarzysko było położone na terenie bardzo podmokłym, w związku z czym ciągłe podnoszenie i opadanie wód gruntowych, wymarzanie spowodowało ich bardzo złym stan zachowania i wymagało prowadzenia bardzo długotrwałych prac konserwatorskich. Prace te, mimo zakończenia badań już 5 lat temu, jeszcze trwają i być może, że w tym roku uda się je dopiero zakończyć.